przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata. W Ziemię uderzy asteroida. Lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zmiecie was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli czy też schronów znajdujących się pod ziemią lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na Ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Bunkier Stalina w Samarze. Bunkier Józefa Stalina jest to radziecki kompleks podziemnych pomieszczeń, znajdujący się w Samarze, w Rosji. Obiekt ten znajduje się na głębokości 37 metrów. Bunkier ten znajduje się na terenie Samarskiej Państwowej Akademii Kultury i Sztuki. Miasto Samara było wyznaczone jako zastępcza stolica Związku Sowieckiego, w przypadku zajęcia Moskwy przez wojska III Rzeszy. 21 października 1941 roku Komitet Obrony Państwa ZSRR wydał tajny dekret o numerze 826 SS, na podstawie którego w Kujbyszewie, bo tak dawniej nazywała się Samara, zostanie zbudowany podziemny schron. Obiekt ten był budowany od lutego do października 1942 roku. Przy budowie bunkra pracowało 800 inżynierów oraz prawie 3000 robotników. Obiekt budowano 24 godziny na dobę, przez 9 miesięcy. Obiekt był budowany w ścisłej tajemnicy. Fakt, że usunięto ponad 20 tysięcy ton ziemi i nikt tego nie zauważył, był potwierdzeniem tego, że o istnieniu tego obiektu nie mógł się dowiedzieć nikt spoza najbliższych współpracowników Stalina. Ściany bunkra składały się z trzech warstw. Pierwszą warstwą była metrowa warstwa betonu, która pełniła rolę tak zwanego materaca. Następnie dość gruba warstwa piasku oraz 3-metrowa warstwa betonu. Na parterze znajdują się dwa pokoje, komora główna, która może pomieścić 115 osób oraz prywatna komora Józefa Stalina. Na górnych poziomach są pokoje dla strażników, personel pomocy technicznej oraz przechowywalnie. W obiekcie znajduje się zbiornik wody, zbiornik na paliwo oraz zbiornik sprzężonego powietrza. W obiekcie znajdowała się również centrala telefoniczna oraz generatory prądotwórcze. Biuro Stalina miało jak najbardziej przypominać jego biuro znajdujące się na Kremlu. Powierzchnia tego pokoju to około 50 metrów kwadratowych. Naprzeciw gabinetu Stalina znajdowało się pomieszczenie o nazwie piórnik. Był to pokój o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Na środku pokoju znajduje się stół dla 28 członków Komitetu Obrony Państwa oraz dla samego Stalina. Na ścianach wiszą mapy działań wojennych oraz portrety Marksa, Lenina oraz Engelsa. Bunkier ten odtajniono w 1990 roku. Obecnie na terenie obiektu znajduje się muzeum. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać apokalipsę.